Witajcie, dzisiaj pokażemy zgrzewanie folii basenowych, czyli grube PVC z siatką wewnętrzną lub czasami zdarzają się także bez. Ja tutaj, tak jak widzicie, mam grubą, taką typowo ładną, niejednolitego koloru z siatką wewnętrzną. Grubość w granicach 1,2, 1,5 będzie przynajmniej. Użyjemy do tego automatu Bosite Plan z dyszą 30 mm. Jeżeli ktoś chce stosować 40 mm, wtedy bierze automat pod nazwą Bosite Roof. Wtedy mamy dyszę 40 mm i zgrzew wtedy wychodzi szerszy. Automat, tak jak widzicie, standardowa, klasyczna budowa. Regulacja temperatury z wyświetlaczem, czyli realną i zadaną, prędkość do 10 metrów, włącznik główny oraz dodatkowy włącznik ruchu, czyli w momencie, kiedy mamy dyszę wysuniętą, automatycznie oczywiście się załącza w momencie wsunięcia dyszy, ale jeżeli chcemy teraz chcielibyśmy przesunąć, no to włączamy dodatkowy ten włącznik ruchu. Tutaj te dwie śruby są po to, aby w momencie, kiedy macie grubszy materiał i chcecie szybciej zgrzewać także, dodatkowe obciążenie, które możecie sobie założyć, takie 3 nawet do 5 kilo, to tutaj wtedy na te śruby zakładamy, no i ten docisk jest mocniejszy, zwłaszcza przy jakichś grubszych foliach. No to teraz przygotuję materiał do zgrzewania. Pamiętajcie, taki próbkę, którą teraz będziemy wykonywać, zawsze zróbcie test na danym materiale, w którym będziecie zgrzewać. Mam ustawione 440 stopni i 2,6 metra. No, ze względu na to, że mam tu małą powierzchnię i nie muszę ustawiać większej. Pamiętajcie o tym, żeby zawsze wcześniej dobrać do danego materiału właśnie na zbędnym kawałku, do danej prędkości, tą temperaturę. Tak jak widzicie, całość trzyma dobrze,